Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivor, witam was w kolejnym odcinku Blood Dragona. Zrobiłem parę rzeczy, kiedy was nie było. Dokładniej mówiąc, pozbierałem wszystkie znajdźki, jakie miałem w tej górnej części mapy, które miałem na mapie pokazane. I znalazłem to zwierzę, udało mi się to zabić. Znalazłem też tego jebanego węża, więc ostatnie, co nam zostaje, żeby mieć wybuchowe pociski do naszego shotguna, którego udało mi się już upgrade'nąć na poczwórną komorę, nazwijmy to, chyba komorę. I dodatkowo jeszcze mam większą ilość amunicji do niego, co się przydaje, ponieważ teraz strzelamy czterema pociskami naraz, więc ostatnią rzeczą, jaka nam zostaje, jest dopracowanie tego na tyle, żeby strzelać czterema wybuchowymi pociskami naraz. Ten może nie pada na jednego strzała, ale kurwa, każdy inny pada. I to jest piękne w tej broni w tej chwili. Jak jeszcze będziemy mieli wybuchowe pociski, to zdecydowanie nasza moc przepierdalania się przez cokolwiek będzie ogromna. Tak więc zmierzajmy ku temu celowi. Na dobry początek zajmiemy sobie jeden garnizon, który się tutaj znajduje. Zaraz wam go zaprezentuję. Jest tam. Tam to światełko, które jest przed nami. Tam sobie w tej chwili pobiegniemy. Tam ten garnizon musimy przejąć i musimy odpalić misję, która tam polega na upolowaniu właśnie żółwi, ponieważ jedynie żółwi brakuje nam w tej chwili, żeby mieć ostatecznie wszystkie te misje zrobione. Znaczy wszystkie zwierzęta zamordowane. Jeżeli jesteście ciekawi, w co wątpię, statystyk, ile czego pozbierałem, to nie chodzi o skille. Level mam 17, nie wiem, czy zyskałem jakiś, jak grałem sam, czy nie. Moje collectiblesy. Telewizorków mam... ile? Nie jestem pewien, ile ich mam. Mam tu napisane, ile ich mam, czy mam tylko tak pokazane? Nie wiem. O, ale zebrałem już 18, więc mam quad barrel. I to wystarczy. Mamy już naprawdę mocny damage, jeżeli chodzi o te notatki, to ile ich znalazłem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak znajdę 10, to będę miał naprawdę wielki magazynek do shotguna. Okej. Okay. VHS-y. Tutaj już w sumie znalazłem tyle VHS-ów, ile mnie interesuje. Nie muszę już więcej ich zbierać, bo magazynek do pistoletu mnie chuja interesuje. No i tutaj zostały mi tylko zmutowane żółwie, które dadzą mi pociski Inferno do mojego shotguna. I tym się w tej chwili zajmiemy i myślę, całkiem szybko nam się da to w tej chwili uzyskać, ponieważ dokładnie wiem, co robić. Zrobiłem mały research, żeby te gameplaye, powiedzmy, może niekoniecznie były jakieś w chuj super szybkie, bo jebać tą grę, tylko po prostu chciałem zmaksymalizować jakby... Nie chcę marnować waszego czasu w tym odcinku. O, tak to chyba można najlepiej opisać. Tutaj już widzę, że mamy smoka w okolicy, tak więc to można by fajnie wykorzystać. Czy tam będzie generator ich tarczy? Wydaje mi się, że jest taka szansa. Jeżeli mogę załatwić ich bazę, niszcząc ich generator, to proszę was, to oczywiście, że to zrobię. Mamy tutaj C4, tak więc jebnijmy C4, wysadźmy tą C4. O, słony padły! No i co? No i teraz chyba pan smok rozpocznie swoją tutaj piękną krucjatę mordowania każdego w tej bazie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno to teraz wyglądać. Smog już tam jest żółty, rozjuszony, teraz tylko muszę liczyć na to, że wejdzie do tej bazy i zacznie robić rozpierdol, a nie będzie się tutaj opierdalał. No strzelajcie do tego smoka! On jest chyba w okolicy, nie? Tak mi się wydaje, chociaż nadal jest zielony. Czemu on się nie robi wkurwiony? To jest moje pytanie. Ja sobie tu kucnę. Robi coś ten jebany smok, czy nie robi? Nie jestem w sumie pewien. Nic kurwa tu nie widzę. A na pewno nie widzę też przeciwników. Ha. No smok ewidentnie nie chce nic zrobić. Czy jak rzucę mu tam gdzieś serducho, to on będzie bardziej zachęcony? Na pewno serducho wylądowało teraz w środku tej bazy, więc powinien przybiec i powinien się wkurwić zgodnie z moimi obliczeniami. Bo są tutaj chyba jebani przeciwnicy, czy nie ma? W ogóle w tej bazie postanowili nie mieć żadnej obsługi, nazwijmy to. No nie wiem, no wypierdolone ma ten smok, tak totalnie. Tam jest gdzieś alarm, do którego mogę tak sneaky fuckersko sobie dojść tędy bokiem, więc chyba to zrobię. Przynajmniej spróbuję to zrobić. Tam jakiś jeden frajer się czai. Fajnie by było, gdyby on się odwrócił na przykład i gdybym ja mógł go zabić, byłoby najprościej. O, dobra, odwrócił się, idealnie. Normalnie jak na zawołanie, panie frajerze. Inaczej go nazwać nie mogę. Odwraca się tyłem do przeciwnika, ale wybaczam mu chociaż trochę, bo nie wie, że przeciwnik tu jest. Armora tutaj mam, pięknie. Ten kolega tam cały czas oznaczony przeze mnie, bardzo wygodna sprawa. Nie wiem, czy tam nie ma kolejnych, ale myślę, że jak tego... Co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, włażę tutaj. Nie było schodów? No właśnie, są tutaj schody. To czemu kurwa spadłem? Dobre pytanie. O nie, kolejni tutaj są.
Czemu ten smog nie chce tu wchodzić? Panie, dobra, ja się normalnie przestanę zaraz pierdolić. Tylko ten alarm by chciał bardzo wyłączyć. Nie wiem, ile tych alarmów tutaj jest, ale dobra, wiecie co, skoro ten smog nie chce, kurwa, absolutnie nic robić, to ja, kurwa, zrobię to za niego. Jeden alarm załatwiony. Czy jest kolejny? Ty, smog się aktywował chyba, zrobił się żółty, wow. Czy to oznacza, że on, kurwa, ruszy dupę w końcu, widzicie? Jak to gówno działa, straszliwie. Nie wiem, gdzie oni ten alarm włączyli, ale smog zaczął atakować. Co jest plusem. Ja mogę tutaj siedzieć i się czaić na tych przeciwników, szczerze mówiąc. Sadzić im soczyste headshoty z mojego super, kurwa, karabinu. Takie pojedyncze pyknięcia po prostu w headshoty. Wypierdalaj! Ileż można cię bić, ziomek? Kurwa mać, dobra. Shotgun będzie na niego skuteczniejszy. Siema! Dobra, nie żyje, perfekcyjnie. Kurwa, smog przybiegł. Ja go mi tu wyjebie laserem, o kurwa, o, ja to wszystko, kurwa, jasne, to jest ich smog, ma to gówno na głowie. Jebaniec, kurwa, przywłaszczyliście sobie smoka, skurwysyny, tak się nie bawimy, skurwysyny. No, takim sposobem explosive kill, no dobra, zabiłem kogoś, ale jak chcę uwolnić smoka spod ich kontroli. On nie będzie na te serca reagował, no właśnie, to jest, kurwa, minus tych smoków pieprzonych. Że jak one mają to takie urządzonko kontrolujące je na głowie, to niestety one mi nie pomogą ani trochę. I póki ja tego nie rozpierdolę, to on będzie walczył po ich stronie i to jest najgorsze, bo to jest, kurwa, nawet gorzej niż źle, moi drodzy. Bo ten smok będzie mi tutaj teraz totalny rozpierdol ze mnie robił, szczerze mówiąc. Póki nie zniszczę tego czegoś na jego głowie. Splat, no właśnie. O, rozjebałem mu to coś, co miał na głowie. Dobra, to ja teraz się schowam najlepiej. Wrzucę mu tam serducho do środka. Kurwa mać, tu wrzuciłem. Ale dobra, on już robi rozpierdol tam w środku. Perfekcyjnie. O to mi właśnie chodziło. Zdjąć mu to gówno z głowy i teraz pan smoczek wykonuje za mnie całą brudną robotę związaną z oczyszczaniem tego obozu. I o to mi chodziło od samego początku. Tylko, no cóż, nie zrobiłem na tyle, powiedzmy, porządnego researchu, żeby wiedzieć, że on ma to gówno na głowie, ale teraz to już pikuś. Tylko muszę się jeszcze jakoś fajnie ustawić, żeby ten smog mnie nie dojebał, jak tylko, wiecie, przestanie się zajmować moimi kolegami tutaj. Ja bym się schował gdzieś, wszedł na wyższy teren, krótko mówiąc. Zawsze najlepsza taktyka atakować z góry. Każdy taktyk wam to powie. Tutaj jak wejdę, to będę taki w miarę secure? Dobra, pytanie. Na dach! Dobra, fajnie, jestem tutaj. Co teraz? Mogę coś stąd zrobić, czy mogę tak bardziej tylko obserwować? Jeszcze nie wyginęli wszyscy przeciwnicy, ale są tego bliscy. Smok tam jeszcze nimi zajmuje. Fajnie, fajnie, mogę mu nawet pomóc, co mi... O, nawet nie muszę, okej. Dobra, smoku, weź tam, wypierdalaj z mojej bazy. Powinien chyba wyjść za tym serduchem, co? No tam, wydupiaj! Zostaw moich, kurwa, naukowców! O, do... No! Panie smoku! Nie będę już z nim walczył w tej chwili, chyba. Jej! A, no chciałem mu strzelić w ten... No! Punkt! Kurwa, ten wrażliwy. God fucking damn it. No dobra, smoku. Trudno, nie pobawimy się tak fajnie. Podnieś się jeszcze raz. O, jebany! Coś ty mi, kurwa, zrobił. Mogę do niego strzelać? Mogę do niego strzelać stąd. Niech się tylko kutas podniesie. Ało! Jezus! Dobra, pierdolę tego smoka. Chociaż nie, dalej możesz do mnie tutaj napierdalać. Aaaa! Ja wiem, że ja mam, wiecie, minigana w ogóle w moim arsenale i mogę go rozpierdolić, ale... Aaaa! Ja pierdolę, to jest, kurwa, przerażające. A, nie mam medykamentów, to jest to takie... Leczenie bez użycia medykamentów. No podnieś się, kurwa, podnieś się. Hadong! Dobra, jebać tego Hadonga. Nie wiem, jak dużo ja mu robię, ale nie wygląda to najlepiej. Ręka mi się rozpierdala tak totalnie. No chodź, chodź. Dobra, okej, okay, zaraz go rozjebiemy. Tylko jeden cios w podbrzusze. No chodź. Hadong! I nie ma pana smoka. Yeah, dobra. Mówiliście mi, żebym nacisnął F, kiedy nie ma przeciwników dookoła. Okej. Proszę bardzo, nacisnąłem. Tak, i to by było na tyle. Dobra, tutaj mamy dwie misje, widzę. Nam zależy na misji, czy to jest ta? Nie, nie chodzi nam o hostage rescue, chociaż ten extended magazine też fajny. Chodzi nam... Kurwa, to nie to? A nie, to to, widzicie?
Żółwie turtles are living in the sewers under the garrison. Dobra, musimy rozjebać żółwie. Ja, jaki kurwa cudę, to jest w ogóle misja, no. Dobre pytanie. Dobra, gdzie mamy to? To jest gdzieś tutaj, zaraz bardzo niedaleko, bo chodzi o kanały pod garnizonem tutaj się znajdujące. Dobra, gdzie są te całe żółwie? Jak widzicie, to jest taki mały easter egg. Widzicie? Kanały, żółwie, 4 sztuki żółwi i pizza. Z czym wam się to kojarzy? Z czym wam się to, kurde, kojarzy? Dobre pytanie. Co to może być? Ja wiem, co to kurwa jest. To są, moi drodzy, wojownicze żółwie... O, jebany! O, skurwysyn. Wojownicze żółwie ninja. Jak ja mam je zabić? Dobra, dobrze mam je zabić. Okej. Okay. Dobra, panie żółwiu. Niestety, bycie wojowniczym żółwiem ninja, niestety chuja ci dało, tak więc no... Co ja poradzę? No, o! Ja pierdolę! Jak się, kurwa, przestraszyłem. Dobra, naprawmy się tak lekko, powiedzmy. O, jebany spawarkę ma! A dobra, są tylko takie pułapki. Ty żółwi skurwysynu. Pięknie. Ja pierdolę, każdy z tych żółwi szykuje dla mnie taką jebaną pułapkę. Mam jakąś wodę, mogę płynąć tylko tutaj. Boję się normalnie, co będzie, jak tu wyjdę. A! Kurwa, aligator! Wąż, 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 wąż! Dobra, C naciskam. Jebać cię, aligatorze, krokodylu! Kurwa mać! O, dobra, okej. Okay. Misja okazuje się być bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Ty skurwysynu! Hadong! No. Widziałeś, jak cię ciąłem po skorupie? No, z tego się, kurwa, nie uleczysz. Gdzie teraz? Ostatni tutaj... Jeszcze jeden mi został, tylko gdzie on się niby znajduje? Stąd nie wyjdę już nigdzie. Stamtąd przyszedłem. Tutaj jest jakieś tajemnicze przejście, które mogę sobie od... Kurwa, aligator. Ja pierdolę. Chociaż go spilferuję. Żebym miał te 5 dolarów z niego. Dobra, o, jak zapierdalam, panie, pomocy. Dobra, jeden żółw mi jeszcze został. Gdzie on się, kurwa, znajduje? Tu była ta rura. Tędy przyszedłem do tego żółwia. Ominąłem coś? Tutaj był jeden. Tam jest, tam są jakieś... Ty, wait a second. Tutaj to wygląda, jakby tam była drabinka jakaś. A nie, to tam pod spodem. Ty, kurwa mać, ale to pod spodem... Nie, dobra, nie ma tu nic pod spodem, ale jest tam drabinka, więc... Gra mnie chyba próbuje wychujać. Dobra, co będzie? Gdzie będzie ten ostatni jebany żółw? Tutaj gdzieś muszę przejść. Skrzyneczka, to bardzo chętnie. 175 dolarów. Mam kupować upgrade'y, to muszę mieć za co? Ty, no w sumie nie wiem, kurde, gdzie ja mam się teraz udać po tego ostatniego żółwia, bo to nie wszystkie. Super, faka. Pokażę żółwiowi faka, na pewno się przejmie. Tutaj mogę otworzyć któreś z tych przejść. Ja pierdolę! Gdzie ten ostatni żółw jest? Nie wiem. Nie mówcie mi, że mnie pokona taka misja. Też nie zdziwiłbym się, mnie to jest w stanie pokonać bardzo wiele rzeczy. Chyba, że coś... O, tutaj jakieś przejście ominąłem. O kurwa, pod elektrycznością to wszystko jest. Jezus Maria. A nie, wygląda najlepiej. Dobra, kucnijmy, idźmy bardzo powoli. Dobra, idźmy normalnym tempem, ale idźmy do przodu. A nie, że tak kurwa stoi tak kroczek po kroczku, bo się usmażę. Dobra, jest ten ostatni jebany żółw. Żółwiu, ale sobie nasrałeś normalnie. Żegnaj. Hahaha, Turtle Killer. No naprawdę, najtrudniejsza misja na świecie. Ja jebie. Już była skomplikowana, bo było to zawsze coś więcej niż zwykłe idź i zajeb. Tylko wiecie, był smaczek, było troszeczkę normalnie easter eggowo. Czyli wszystko to, co prawdziwy gracz lubi najbardziej. Easter eggi to zawsze się ceni, jeżeli devowie ujmą jakieś w ich grze. Jeszcze parę jest easter eggów podobno tutaj właśnie w tej grze, ale to już jebać. Dobra, widzę, że teraz w końcu będę mógł chyba zbliżać oddalenie mojej snajperce, jeżeli sobie to wykupię. Mogę zajebać tego frajera na pewno. Hadong! Dostał w dupala i nie żyje. Ach, te teksty. Dobra, mam też taśmę, sobie ją zbierzmy tak dla kurtuazji. Co mamy tutaj? Interakcja w takim razie. Weapons. Mamy naszego tego jebańca i mamy te kurwa pociski przejebane. Uji! I wygląda nieźle. Double barrel jest. Wszystko. Aha, mogę albo to, albo quadruple. No to oczywiście, że quadruple, panie. Tutaj fajnie by było mieć to i gripa jeszcze. Nie wiem, za co jest gripa. Unique Horn Dragon. Okej, okay, musiałbym tą misję znaleźć w takim razie. Unique Horn Dragon. To jest jeszcze druga misja w tym garnizonie, która w sumie nie jestem pewien, co daje. Jak stąd wyjść? Tutaj.
To nie jest ta misja, to nie będzie ta misja, ale co tutaj jest? Extended magazine do tego. Omega Force is on a boat, a scientist is on a boat, now you need to be on a boat. Killing the surgeons and saving the scientists. Dobra, zróbmy to sobie. Tego Extended Maga sobie capniemy i też właśnie zamontujemy. Dobra, są na łódce, co? A to ma być misja cicha, bo pamiętacie lub nie, ale jest trochę chujowo, jeżeli się weszcznie strzelaninę. O, widzicie, jak to szczyla opalnie? To będzie cudowne. Płonę. Nie chcę płonąć. Nie kupiłem sobie też medykamentów, ale może nie będzie aż tak źle. Mam bądź co bądź jakieś tam leczenie w miarę. Dobra, weźmy może łódź. A, Space Climb. Odpłyńmy łodzią, bo nie wiem, czy nie ma tutaj tych pierdolonych aligatorów. Wolałbym ich uniknąć. Interakcja. No super, nadziało? Nie, dobra, to nie działo, okej. Okay. Odpłyńmy sobie tam troszeczkę. Nie wiem, z której strony w sumie... O, widzicie, są te jebane rekiny. O kurwa, madzi, ile ich tam jest. Panie, muszę podpłynąć jakoś od ziemi. O Jezus Maria, dobra, odpalmy cyber oko. Oznaczajmy ich sobie. Ja pierdolę, załatwienie ich to nie będzie pikuś. No, zdecydowanie. Jeszcze ten koksuj z drugiej strony są. Ja pierdolę. A tu jest ten scientist. Niech mnie chuj. Gdzie są te rekiny jebane? Pozbyłbym się tego rekina, zanim bym gdziekolwiek miał wypłynąć. Nie widzę żadnych. Kurwa mać. Dobra. Nie wiem, chyba mogę pływać bez przeszkód pod wodą, więc nie powinno być to wielkim problemem dla mnie. Coś tutaj się ciekawego znajduje. Pilfer container. No, to zawsze cenię sobie. Możliwość przepilferowania czegokolwiek. Mogę chyba wejść tutaj jakoś od tej strony i zacząć rozpierdol. Tutaj jakiś ziomek jest nad wodą, widzę go w tej chwili. Życia nie tracę pod wodą. Nie no, kurwa. Jestem cyborgiem, bez jaj. Żeby mi jeszcze ograniczali powietrze pod wodą, to już by było chamstwo. Nie mogę strzelać pod wodą, co? No niestety nie mogę. Jak się za to, kurwa, zabrać? O, mógł zrobić ledge takedown? Kurwa, zobaczył mnie? Nie, nie zobaczyli mnie chyba. Dobra, spoko, ściągnąłem go do wody, to już jest fajny start. Jego ciało tu wypłynie, ale miejmy nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Dobra, spróbujmy tutaj wejść w tej chwili. Okej, okay, dobra, wszedłem. Teraz przydałoby się jakoś podejść tam, na przykład do tego ziomka tutaj. Albo go po prostu zestrzelić z łuku. Muszę liczyć na to, że jak najdłużej utrzymam ich w stanie totalnej niewiedzy, że ja tu kurwa jestem. Bo jak mnie tylko zobaczą, a to się zacznie robić nieciekawie. Fajnie by było zdjąć tego koksa. Wtedy by było OP. Zobaczyli mnie? Nie jestem pewien. Zaczęli strzelać do hostage'a? Chyba nie! Dobra, ale jak zobaczą to ciało, to zaczną, zdecydowanie. Zdjąłbym tego koksa, kurwa, wielkiego, grubego. Chodź. Jest! Zobaczyli go, kurwa? Nie jestem pewien. Okej. Okej, dobra, wszystko się udało. God damn it! Okej, dobra, zdjąłem koksa, to już mi dało sporą przewagę, dzięki temu udało mi się. Jezus Maria, aż normalnie się zamknąłem na chwilę, bo taki byłem zespinany, czy mi się kurwa uda, czy nie, ale yeah, pięknie. Dobra, okej, fajnie. Spilferuję tego gościa, nie będzie mnie stać nawet jeszcze chyba na tego upgrade'a, takie mam wrażenie. Muszę troszeczkę hajsu narobić. To nagranie już tyle minut trwało, Jezus Maria. Jezus Maria, już 20 minut? Ja pierdolę. Naprawdę? Nie wierzę. Kurwa, rzeczywiście, 18 ponad minut. God damn it, a myślałem, że o, 10 max, to pójdę na misję fabularną. A, new skill, side loader, okej, okay, dobra, okej. Okay. To jest chyba, to już mogę przeładowywać celując. O, to będzie epickie. Mogę? Tak, przeładowywuję celując, świetnie. To jest naprawdę przydatna opcja. A wyjmijmy mojego shotguna super fajnego. O, oh, god damn it. Kurwa, on opowiadał o tym, że miał erekcję, która trwała tydzień. Bardzo szybko to sobie w tej chwili wyobraziłem i nie podoba mi się to. Na pewno mi się to nie podoba. Dobra. O, widzę kurwa rekina frajera. Yeah! I am the shark hunter. No dobra, to czym my się możemy zająć jeszcze interesującym w tym odcinku? Tutaj mamy ten garnizon, który fajnie by było przejąć, zanim się zabierzemy za tą misję. Dobra. To zróbmy to w takim razie. Tu też mamy jakąś misję hunting. Na razie przeniesiemy się tutaj.
Muszę wymyślić jakiś fajny sposób na zdobywanie hajsu, bo jak na razie nie za dużo go mam. Wydaje wszystko jak pojebane na upgrade'y. Nawet nie wiem, ile fabuły mi jeszcze zostało w tej grze, musiałbym sprawdzić. Consumables. O, jest mapa. A nie, niepotrzebne mi się znaleźć już w ogóle nawet. Wręcz w ogóle nie są mi potrzebne. Dobra, do tego Extended Magazine. Extended Mag means more shooting and less reloading. To chyba mi zwiększa pojemność w kieszeni amunicji, a nie. Jest Extended Mag, a tutaj Even Larger. To chyba mogę wykupić albo to, albo to. To by się przydało. Mag Pouch. Bardziej, żeby więcej tego ammo nosić przy sobie, żeby mi się nie skończyło tak szybko. Grip też by się przydał. Żeby fajniej i lepiej się strzelało. Dobra, ale na pewno chciałbym sobie te moje leki kupić, bo to się zdecydowanie przydaje. Mimo iż mogę się leczyć bez tego, to fajnie jest to jednak mieć. Body armor jebać, ammo sobie kupię ze zniżką. Dobra, idziemy robić w takim razie dalej. Będę musiał troszeczkę polutować tych gości na miejscu, żeby zobaczyć, co takiego ciekawego mi z nich wypadnie pod względem hajsu, bo jestem trochę biedny teraz. Semi-auto. Nie, nie, to mnie nie interesuje w takim razie, to już pamiętam. Nie zrobiłem tej misji, bo mnie po prostu nie interesuje. Dobra, lecimy w takim razie przejąć tamten garnizon. O, tutaj jakiś Tiger jest. Jebać cię, Tigerze, nie goń mnie. Będzie mnie gonił pewnie. Goni mnie, oczywiście, kurwa. Pogonione. Okej, dobra. Co my sobie tutaj porobimy w takim razie? Do czego wy strzelacie? Zdupcacie przed czymś przeciwnicy? Jacyś maybe? Nie widzę. What is this shit? Ciągle mi o tej pieprzonej misji głównej przypomina. Ona jest gdzieś tu niedaleko chyba. Za tym obozem, no tak. Idę go wyzwolić, żeby ewentualnie prościej mi się robiło misję. Nie wiem w sumie, czy to nie jest jakiś fabularny garnizon? Nie wiem. Nie wiem, jebać to tak naprawdę. Bez znaczenia. Gindziku! Nie będę mordował zwierząt i ich tam lutował, ponieważ zysk z tego jest tak znikomy, że traciłbym tylko czas. Znaczy, po prostu są zdecydowanie chyba efektywniejsze sposoby na pozyskiwanie hajsu niż mordowanie, kurwa, dzików. Ja wiem, że to jest niski poziom trudności, jeżeli chodzi o morderstwa, ale taki zwykły przeciwnik też jest, kurde, na jedną strzałę, a ma się z niego co nieco więcej. Jezus Maria, dobra, chodź tu, kolego. BOOM! Pięknie. Dobra, będę pilferował teraz przeciwników, wybaczcie, ale naprawdę potrzebuję hajsu. Myślę, że przed kolejnym odcinkiem, który nagram właśnie, będę musiał sobie troszeczkę podziałać. O, dobra, nie, dziękuję. Troszeczkę podziałać, jeżeli chodzi o znalezienie hajsu na własną rękę, żeby was tym nie męczyć, ale póki teraz gram, no to będę pilferował, żeby po prostu ten hajs mieć. Dobra, cóż my mamy w tej bazie? Dobra, to ja wiem, że mam wszystkich wymordować, to nic nowego tak naprawdę. Wszędzie są te dziki, krowy, nie wiem co to kurwa dokładnie jest. Tam jest jakiś przeciwnik. Już nie. I picked his brain. No dobra. Mogę sobie tutaj poznaczać paru kolegów na dobry początek. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś wielką eksplozję, mamy to, mamy tamto. Możemy się też tutaj wspiąć, tylko czy mnie wtedy nie zauważą te chujozaury? Byłoby dobrze, gdyby mnie nie zauważyli. Byłoby dobrze też, gdybym obczaił, gdzie jest, kurwa, alarm. Jak nie obczaję, to oni wezmą posiłki i się zrobi nieprzyjemnie. Zawsze to, wiecie, jest sobie lepiej zrobić wszystko zgodnie z planem. A tutaj mogę sobie zejść i pewnie iść tam powoli i robić, kurwa, takedowny. Tam mógłbym też wejść i chyba zjechać stamtąd, jakbym się postarał. Dobra, jolo, spróbujmy wejść tutaj. Zobaczą mnie? Nie, nie widzą mnie tutaj, ale jaja, to jest normalnie wręcz podejrzane, nie podoba mi się to. Jak ja tam mam wejść? Mogę tutaj tak po prostu chyba wskoczyć, tak mi się wydaje. Mamy paru koksów też na miejscu, czy ten koksu nie stoi przy czymś wybuchowym, to lepiej przez snajperkę sobie pokukam. Nie, to nie jest, nie, tam jest ten alarm, zdecydowanie. Czy wypatrzę jakiś alarm jeszcze gdzieś indziej? Jak po syrenach muszę patrzeć. Tak denerwuje, że gra mi ich na mapce nie zaznaczyła, wystarczy, że po syrenach popatrzę. No tam jest jeden, ale to minus taki, że nie wiem, czy nie ma więcej, no. O Bożeż, co ja, kurwa, do jasnej pały zrobiłem, Jezus Maria. Dobra, trudno, to ich po prostu, kurwa, zacznę mordować. O wow, tamten ma jakiś, kurde, karabin. Dobra, zniszczyłem alarm, ale czy to jedyny alarm w tej bazie, nie jestem pewien. Na razie ich w miarę morduję. Zobaczymy, jak będzie za chwilkę. Przeładujmy! Ła! Dobra, oni chyba jednak wiedzą, że tu jestem, skoro mi, kurwa, tutaj granatami siepią. Dobra, ten nie żyje.
Kurwa mać, jak ja w niego nie trafiłem, przecież to prosto w jego normalnie łepetynę poleciał. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie, kurwa. Strać mnie z oczu. Ja pierdolę, nie rozumiem, jak się dzieją te rzeczy. Dobra, jak nie wstrzymuję oddechu, to mi lepiej idzie strzelanie, to jest taka zależność. Podejrzana, ale jednak to prawda. Ciebie nie ma. O! Jak to się kurwa udało? Przecież tam jeszcze jeden ziomek biegał, panie! Halo? O, ci co się wjebali w ścianę samochodem. No dobra, no... Nie będę narzekał, no udało się. Jaką mamy tutaj misję? Znowu mamy... O, właśnie, miałem popilferować przeciwników. Adventure Cabinet, coś tam mi się odblokowało, nie jestem tylko pewien co. Cyber serca są mi kompletnie zbędne, czy ja osiągnąłem max? Nie, dobra, dalej je zbieram, wow. Nie wiem, tylko po chuj, szczerze mówiąc. 1400, coś tam. O, od 1500 się mniej więcej upgrade'y zaczynają, chociaż do shotguna tam zwiększono chyba ilość amunicji, czy zwiększone coś tam z amunicją, dałem $750. Więc to raczej niskie kwoty, ale dobra, powiedzmy, że ten garnizon się w miarę udał. Tu mamy sklep? Nie, tu mamy tylko ten cały jebany jakiś promień zielony, który chuj wie co oznacza w sumie. Nie, nieważne. Sklepik jest zawsze przy wyjściu, więc może nie będę zbiegał na dół jak idiota. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Co ja tutaj dostanę za to? To najważniejsze. O Boże, większy magazynek. Pierdolę w takim razie tą misję, nie interesuje mnie to. Kurwa, kto by robił tę misję tak naprawdę? No proszę was. Coś nowego do którejkolwiek z broni? Chyba nie za bardzo, no. Szkoda, że do łuku nie ma upgrade'ów, do tego terrora też nie ma upgrade'ów. A szkoda! A kurde szkoda. No i co? No i chyba nie mam teraz za bardzo co do roboty, tak mi się wydaje. Ponieważ co nieco czasu zmarnowaliśmy na odblokowanie tych całych laserowych pocisków i tak dalej. Kurwa, misja mi się zaczęła. Ale dobra. Właśnie to chciałem powiedzieć, że będziemy kończyli tutaj odcinek. Zaraz jak tylko następny się zacznie, to jak widzicie, już jestem w misji. Tak więc i tak mnie gra pośle dalej. Nie mam za bardzo opcji, ale już jesteśmy przynajmniej przygotowani. Ewentualnie, czy gra im pozwoli wrócić po amunicję do bazy? Pozwoli. A, dobra, jestem. Jeszcze jest to, kurde, w granicach tego, że mogę tutaj podejść i to wykupić. Tak samo jak Body Armor mogę kupić, mogę to kupić. Nie, nie mogę, bo tego już mam max. Dobra. Okej, kończymy ludzie. Tak jak mówiłem, zaraz jak tylko się zacznie kolejny odcinek, zaczynamy granie w tą misję. Dzięki wielkie, pa pa!